I tak, na Dreamhack Dallas, teraz w ostatni weekend, wydarzyła się bardzo nieprzyjemna sytuacja dla JD Sierra, dlatego że jego walka z AK w momencie, kiedy JD Sierra był bardzo blisko wygranej, została przerwana. Ale najpierw cofnijmy się w czasie do 2008 roku, Evo 2008, właśnie w Tekken 5 Dark Resurrection. Ten Mieliśmy all over walkę, again. i tu słyszę, że w ogóle ten mecz jest mono, słyszę tylko w lewej słuchawce, więc tym się nie przejmujcie, to nie jest kwestia u mnie. Zobaczcie, mamy tutaj taką rundę, gdzie Gandido wygrywa, jest 2-2. Nie wiem, jaki jest wynik w walkach, ale w rundach jest 2-2. I teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Chyba ostatni set w ogóle. Gandido gra Devil Jinem. Ryan Hart gra Kazuya, no i Gandido to wygrywa. Proszę bardzo. I ktoś wcisnął PS Batona. Tu nawet było widać, że jest to gracz numer 3. Zakładam, że pierwszy i drugi grali, tak? Że jeden z nich to był Ryan, a drugi to był Gandido. Zobaczmy natomiast, co tutaj się wydarzyło na Dreamhacku i zaraz wam powiem, jaki jest mój komentarz na ten temat i co powinno się zrobić, żeby zapobiegać temu. Tutaj ma taką sytuację, że AK ma bardzo mało zdrowia, JDCR go wybija, zaraz go prawie pokona. I tutaj, zobaczcie, ktoś wcisnął PS Batona na kontrolerze. I nie jest to ani jeden, ani drugi, dlatego że widzimy, że obaj są zalogowani, a gdyby ktoś, któryś z graczy, gdyby to albo JDCR, albo AK wcisnął właśnie PS Batona, wówczas mielibyśmy ekran menu PS5, z tego co pamiętam. I zobaczmy teraz, co powiedzą, co tutaj się wydarzy, a potem mój komentarz. No, JDCR jest załamany. I think that might have been JDCR. Really? That face says. No nie, nie mógł wcisnąć. To nie on wcisnął. To nie on wcisnął. Dodam od razu, że to był ktoś, kto miał kontroler Bluetooth. No właśnie, niby tutaj widzimy, że JDCR wygrał, ale nie. Dragon wygrał, ale JDCR nie wygrał tutaj. Więc zobaczmy chwilę, co tutaj się wydarzy, jak to rozegrają organizatorzy. To nie jest turniej TWT. Więc nie muszą grać według zasad TWT, nie musi być takiego rozwiązania zgodnie z zasadami TWT. Zobaczmy tak więc, co tutaj się wydarzy. P2 according to PlayStation? No nie, nie może być P2, dlatego że on był zalogowany, on nie mógł zmienić. Teraz mówią im, że powtarzają piątą, powtarzają tą rundę, tak? AK don't look happy either. Tak, to musiał być kontroler sparowany z konsolą, dlatego też się dziwię, że tutaj organizatorzy, komentatorzy nie znają tej infrastruktury i nie wiedzą dokładnie, co się wydarzyło. No to musiał być inny kontroler, tak. Tak, restytują. I teraz przewidźmy, oni powtórzą tę walkę. Tutaj JDCR pewnie nie ma jeszcze idealnego angielskiego, jest możliwe, że tam jest. Czy nie, to chyba nie jest tłumacz, to jest chyba organizator. I teraz tłumaczą JDCR-owi, co się wydarzy. Wyobraźcie sobie, że jesteście w jego skórze, no nie? Macie taką sytuację, że wygrywacie, już zaraz wygrali, dosłownie wystarczyłoby zrobić tam, nie wiem, do 2 counter hit, hatcheta to nie może, ale do 2 counter hit i hatchet był zbyt ryzykowny. I wygrywacie. Przewiniemy trochę. Strasznie długa przerwa, to jest też tak, że z rytmu to graczy po prostu wyrywa, tak, bo no, są już w takim rytmie meczowym, idąc nomenklaturą piłkarską. No właśnie, tutaj nie ma czegoś takiego, dobra. Przewinimy. Ale strasznie długo gadają. Może dlatego cały ten film jest taki długi. Nie jest od zera. Powtarzając 2-2. I teraz runda od samego początku. Znaczy od zera, można powiedzieć, że od początku rundy. Low pary. No i teraz AK poczuł, że ma szansę. JDCR natomiast no, jest podłamany, bo przecież był bardzo blisko.
I jak dostaje taką dwójeczkę po prostu. Tej Kay cały czas bardzo trudne komboski z WS3 w cancelę. Do ściany. I Smash jeszcze nie zabija. I koniec. I AK wygrywa. Ale zobaczcie, AK nie świętuje. AK jest... Jemu jest przykro tak naprawdę, że w takiej sytuacji wygrał. A JDCR jest mi tak cholernie szkoda. Naprawdę, masakra. No zobaczcie, AK popłakał się prawie, że jak na combo breakerze, kiedy wygrał. On nie wie, co się dzieje. No wyobraźcie sobie, że jesteście w takiej sytuacji jak AK w tym momencie, nie? Że wygraliście mecz z JDCR-em, super, ale w takiej sytuacji, w takich okolicznościach, nie bardzo. I teraz wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Moim zdaniem, że inaczej, po pierwsze, osoby, które pilnują, że zapraszają graczy na scenę, mają obowiązek, to nie jest tak, że powinni, mogą, mają obowiązek odłączenia, powiedzenia AK-owi czy JDCR-owi, słuchaj stary, wejdź do menu, wyłącz wszystkie kontrolery, które tam były. To jest obowiązek, to jest coś, co ja robiłem na TWT, kiedy pomagałem w prowadzeniu. Innej opcji nie ma. Jeśli tego nie robicie, to no, przykro może to zabrzmi, ale jesteście nieodpowiedzialnymi organizatorami. To jest po pierwsze. Po drugie, jest opcja alternatywna, którą ja w zasadzie preferuję, natomiast z tym wiążą się trochę problemy. Chodzi o to, że w PS5 jest coś, czego nie można było zrobić w PS4, można wyłączyć w ogóle Bluetooth, tak żeby nic po Bluetoothie nie działało. To wymaga restartu konsoli, ale wszystko działa, gracie na DualSense podłączonym do konsoli przez kabel, gracie sobie, nie ma problemu, odłączacie i bum, nie możecie grać na tym DualSense, nie możecie też się podłączyć z starymi kontrolerami. I to brzmi fajnie, ja jestem za tym, żeby w ogóle nie było opcji grania na bezprzewodowych kontrolerach na takich turniejach. Wtedy nie ma opcji, żeby były takie problemy. Natomiast jest problem preferencji graczy. Może w ten sposób. Na Tekkenadzie mieliśmy taką sytuację, że ja to wyłączyłem w pewnym momencie po to, żeby nie było tego typu sytuacji jak tutaj. No, Tekkenada, TWT Dojo, tak, w jakiejś tam Polsce, gdzieś w ogóle na końcu Europy. Tutaj Dallas, Stany Zjednoczone, wielki turniej, pula nagród $50,000. Za pierwsze miejsce $15,000 i tego nie robią. Ale z czym był problem na Tekkenadzie? W pewnym momencie grał Łakomy z kimś, nie pamiętam z kim, i Łakomy po którejś walce, chyba najpierw pierwszą przegrał, drugą wygrał, albo na odwrót, wydaje mi się, że był stan 1-1. Łakomy odłączył swój kontroler i patrzy, że mu nie działa. I się zdziwił. No to ja potem podszedłem, wyjaśniłem, on wyszło na to, że on chce grać z odłączonym kontrolerem. Być może jego kabel jest za krótki, być może wygodniej mu grać bez kabla. No więc zrestartowaliśmy PS-kę po włączeniu ponownie tego Bluetootha. Kontrolery zostały odłączone, ale znowu, ja jestem za tym, żeby ta opcja Bluetooth była wyłączona permanentnie, żeby wręcz w wymaganiach, w regulaminie TWT może na przyszły rok to powinno się tak wydarzyć, żeby w tym regulaminie było napisane, że nie można grać na kontrolerach bezprzewodowych, kropka. I jeśli taki punkt będzie w regulaminie, wówczas my będziemy mieli podkładkę na to, żeby mówić graczom, nie możesz grać bez kabla. Chcesz grać na kablu? Twój kabel jest za krótki? Kup sobie dłuższy albo pożycz od kogoś, żeby nie było żadnego problemu. Bo wtedy, jeśli ktoś przerwie grę, czy wciskając przycisk share, czy wciskając przycisk PlayStation, wówczas będzie pewność, że to będzie jeden z dwóch graczy i będzie można wtedy do tego dojść. Tak więc takie jest moje stanowisko w tej sprawie i jak teraz o tym myślę, to chyba będę sugerował Bandai Namco, żeby właśnie to zrobili. Dodam jeszcze na końcu, że gdzieś mi mignął tweet Jebailiego, czyli jednego z organizatorów turnieju Tekkena, że on pomoże JDCR-owi polecieć na inne turnieje, żeby on się zakwalifikował na ten turniej w Riyadzie, który będzie w sierpniu, tam gdzie ta pula nagród jest $1,000,000, gdzie za pierwsze miejsce jest $300,000. Ale bardzo mu przykro z tego powodu, że dużo ludzi pluje na niego jadem,
do tego stopnia, że nawet podobno otrzymuje pogróżki, że tam go w ogóle załatwią i tak dalej. No to jest bardzo przykre. To jest niejako znak naszych czasów, ale tak nie powinno być. Jestem ciekawy, jaką wy macie opinię na temat tej sytuacji, która się tutaj wydarzyła. Jaka jest wasza preferencja, czy jakie są wasze preferencje co do tego, jak powinien wyglądać punkt regulaminu dotyczący właśnie kontrolerów bezprzewodowych i Bluetootha. Dajcie proszę znać w komentarzu. I to wszystko w tym filmie na dzisiaj. Dzięki, do następnego. Cześć.